Dziękuję bardzo za tą piękną pieśń, bo ona nawiązuje troszeczkę do tej miłości Bożej, nie tylko do szkoły sobotniej, ale też do tego, co chciałbym powiedzieć za chwilę, czytając Słowo Boże. Ale jak było powiedziane, chciałbym się spotkać z dziećmi. Jeśli są z rodziny, siedzą obok, jeśli powiedzmy z drugiej rodziny, to gdzieś kawałeczek dalej. Proszę bardzo. Tutaj widzę dwóch chłopaków od braterstwa. Tutaj idzie kolejny nasz słuchacz, witam serdecznie. Cześć. Dobra. Dobre. Witam cię. Ha, to już dzieci macie teraz. Niektóre, dlaczego prosiłem? Dlatego, że chcę im coś pokazać. A tak, które są dzieci gdzieś może tam z rodzicami, no to trudno, najwyżej nie zobaczą tego, ale usłyszą to, co chcę powiedzieć. Zaraz wam coś pokażę. Tylko wyjmę sobie tą kartkę. O, i tam wam pokażę, a za chwilę zapytam. Na razie nie mówcie, co to jest. I za chwilę zapytam o to, co to jest. Popatrzcie. Tutaj, tak, widzisz. Tutaj popatrz, co tu jest. Tak. I jeszcze, proszę bardzo. A ty widzisz tamtąd? Widzisz, dobrze. No to zapytam tutaj naszej dziewczynki, co jest na tym obrazku? Papuga. Czy jedna? Dwie. Dwie papugi, popatrzcie. Historia z Brazylii akurat, jest to historia, jak zwykle ja prawdziwe historie opowiadam, historia, która miała miejsce w domu starszej naszej adwentystki. Chodźcie też, ja wam też tu pokażę, jak jesteście. Tutaj czy mogą sobie usiąść na tym stopniu. A, weszła tutaj, dobrze. Popatrzcie jeszcze tutaj na ten obrazeczek, dobrze? Popatrzcie, wujek tu pokazuje obrazeczek. Niech, dobra. Siostra nasza bardzo, bardzo bogobojna, ale jakoś nie potrafiła dotrzeć do drugiego człowieka. Chyba dotrzeć, w ogóle miała problem z nawiązaniem kontaktu z drugą osobą. Jak już ktoś coś powiedział, zapytał, no to ona wtedy podjęła temat. A tak to nie podejmowała tematu. Nie chcę powiedzieć, że się wstydziła, jak to padło tutaj przedtem słowo w czasie szkoły sobotniej, ale ona po prostu nie miała, jak mówiła, tego daru nawiązywania kontaktu. Ale miała dwie papugi. A była to tak wielka jej wiara, że ona sobie śpiewała, jak znała pieśni o Jezusie, o Jego przyjściu, najczęściej śpiewała o Jego przyjściu. Mówiła, papugi słuchały. Nauczyły się dwóch słów. Jezus przyjdzie. Bowiem najczęściej ona o tym mówiła, najczęściej o tym śpiewała, o tym wydarzeniu. Jezus przyjdzie. I tak nieraz, jak ona zaczęła śpiewać, to one powtarzały, sam nam melodię raczej nie podejmowały melodii, ale powtarzały, Jezus przyjdzie, jak mówiła, to też powtarzały. Pewnego dnia, jakoś niechcąco, nie zamknęła drzwi w mieszkaniu swoim. Papugi wyfrunęły. Gdzieś pofrunęły sobie na jakieś drzewo tam w miejscowości, gdzie ona mieszka. I co się stało? Kiedy usiadły na gałęziach, zaczęły mówić, Jezus przyjdzie, tak dookoła, bo tylko to potrafiły powiedzieć. Zebrał się tłum ludzi wokół tego drzewa, patrzyli do góry i słuchali. Papugi, Jezus przyjdzie, co to ma znaczyć? Powiadomiono policję. Policja przyjechała, otoczyła to drzewo, patrzyli, słuchali. Wreszcie ktoś z nich doszedł do przekonania, że powinien jakoś powiadomić osobę czy osoby, których papugi są własnością. A w związku z tym siedli do samochodu policyjnego, włączyli radio, głośnik i jechali ulicami. I mówili, odnaleźliśmy dwie papugi, siedzą na drzewie tu i tu. Charakterystyczne cechy tych papug to jest Jezus przyjdzie, mówią. I tak jeździli. A kiedy wjechali na ulicę, na której mieszkała ta siostra nasza, czy mieszka, ona usłyszała i wyszła, o, to są moje papugi, gdzie one są? No powiedzieli, na jakim tam miejscu ona jest, te papugi są.
Drodzy, poszła na to miejsce, zawołała po imieniu te papugi, ja nie pamiętam, jak jeszcze miałem na imię, zawołała te papugi, papugi oczywiście przyszły do niej, wzięła je do domu. Ale. To już nie była ta siostra. To już nie była ta siostra, która nic nie mówiła, bo ludzie zaczęli przychodzić i pytać się, co to te papugi mówią, Jezus przyjdzie. Jaki Jezus? Kto to przyjdzie? Powiedz nam coś. Drodzy, konkluzji tej końcowej myśli jest taka myśl. Wiele osób przyjęło prawdę, przyszli do Kościoła Adwentystów, a wielu zostało zainteresowanych i przychodzą do niej. Ona już teraz nie może nic nie mówić, tylko mówi o tym, że Jezus przyjdzie. Potrafi wiele praw przedstawić, ale szczególnie tą jedną. Ona im śpiewa, tym ludziom, o tym, że Jezus przyjdzie, pieśni odpowiednie do przyjścia Jezusa i opowiada. A zatem, drodzy, ciekawa myśl, że jeżeli człowiek z jakichś tam powodów nie wypowie tych słów, a Bóg ma swoje dzieci w tym miejscu, to Bóg poruszy i zwierzęta, i ptaki, które spowodują, że ludzie zainteresują się Ewangelią. Dlatego też nieraz spotykało się, czy spotyka jakieś smutne osoby. Często to są osoby młode, czy nieraz starszych więcej, które jakoś tak biją się z tymi myślami, ojej, ja tak nie potrafię powiedzieć, ja tak nie potrafię zaczepić człowieka, coś przekazać. Bóg, jak ma tam swoje dzieci, to On wykorzysta również i tych ludzi w odpowiedni sposób, pomagając poprzez na przykład te papugi. A ciekawe, czy ta dziewczynka umie liczyć już, ile tu jest tych papug? No ile jest? Ona się wstydzi. Ty już byś powiedział, ale jeszcze nie mówisz. Dobra. Ile tu było papug? Ile było? Dwie papugi. Dobrze. A zatem, drodzy, historia o przyjściu Jezusa, a o tym będziemy za chwilę mówić. Dziękuję bardzo. Możecie wrócić sobie, czy chcecie tu zostać, proszę bardzo. Rozpoczynał dzisiejsze nabożeństwo od tekstu psalmu, że uradowałem się, gdy do domu Pańskiego, że idziemy do domu Pańskiego. Drodzy braterstwo, ja wam powiem, że chociaż bywam w różnych zborach, ale jak jadę do zboru skoczowskiego, swojego zboru, bo jeszcze jestem tutaj członkiem i na razie nie myślę podchodzić, chyba że mnie wyskreślicie, to drodzy, mówię, że jadę do swojego zboru. No nieraz udaje mi się żonę zaprosić. Dzisiaj również jestem żoną, którą znacie dobrze, bośmy tutaj naście lat spędzili razem. A biorąc czas pobytu w Krakowie, diecezja, tośmy spędzili już wiele lat razem. Drodzy, chciałbym również dziś powiedzieć wam, że w czasie rozważania na samym wstępie podkreślę tylko trzy zagadnienia z misji, z tak zwanej misyjnych opowiadań. Dlaczego? Nie dlatego, że jest pandemia i ich nie ma. One są. A dlatego, że ograniczam też i pobyt nasz na tym miejscu. Drodzy, trzy zagadnienia. Zagadnienie pierwsze. Skończyliśmy cykl koncertów orkiestry Echo Adwentu w Wiśle. Ona jeszcze nie skończyła, bo byli w Rudzie Śląskiej, byli w Domu Opieki, też grali, ale już ja nie prowadziłem. Ja prowadziłem te koncerty, było ich cztery w Wiśle na placu Hofa. Drodzy braterstwo, chcę wam powiedzieć, że po przerwie tej przedwakacyjnej, bo to w czasie wakacji graliśmy i teraz we wrześniu ostatni, miesiąc temu był ostatni koncert, wiele się zmieniło. Co prawda mniej ludzi przychodziło, ale przychodzili ludzie, którzy pytali się, więcej rozmów było. Brali również książki, bośmy zabezpieczali już te podstawowe przepisy, należałoby bezpieczeństwa zastosować i były zastosowane, brali książki. I tak myśleliśmy, bo ostatni koncert był koncertem najlepszym, chociaż najgorsza pogoda była. Mieliśmy gorąca, ludzie nie przychodzili, bo było gorąco, siedzieli gdzieś tam pod drzewami. A wtedy, gdy we wrześniu
pierwszą niedzielę września, bo było tak deszczowo, później deszcz przestał padać i było zimno. Drodzy, najwięcej ludzi przyszło, najwięcej literatury poszło. Chwała Panu za to, że tak pomyśleliśmy sobie, jak to będzie, jak to będzie, jak będzie tak, taka pogoda, bośmy jechali, a deszcz był, ale później przestało padać. Drodzy, Pan Bóg jednak posłał ludzi. Ludzi, którzy przyszli, a wśród nich przyszła kobieta, która była z turystów, z gości, która przyjechała ze Śląska i powiedziała, proszę Państwa, ja tak bardzo lubię czytać, ja mam komu dać też, dajcie mi jak największą ilość. Dostała 18 książek. 18 książek, ona to wszystko spakowała sobie, torbę dostała i zabrała. Mówi, ja będę czytała, dam innym ludziom. Jakież to jest wspaniałe. Wspaniałe, bo wy też macie doświadczenia, braterstwo tutaj, Wrońcy czy inni jeszcze moglibyście opowiadać, ale to wy prawdopodobnie w czasie, gdy mnie nie ma, opowiadacie o tym. Ale drodzy, jest to wspaniałe, bo Bóg prowadzi ludzi, którzy przychodzą. Przyszły osoby, które rozmawiały, przyszła pani z Bytomia i mówi, ja tak słucham Pana, Pan chyba adwentystą jest. Ja mówię, pewnie, no przecież mówię, że jest orkiestra Echo Adwentu przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jasne, że tak adwentystą. A po czym Pani poznała? No bo o tym, bo Pan mówił dużo o przyjściu Jezusa, a zatem Wy adwentyści to podkreślacie. Tak, oczywiście, wzięła książki i tak dalej, i tak dalej. Ale drodzy, to jest pierwsze, nie będę rozszerzał, zagadnienie drugie. Cieszę się, że w zborze również skoczowskim są zebrania modlitewne, nabożeństwa modlitewne. Po wakacjach rozpoczęliśmy je w Bielsku. Mamy taki system co środę i każdy tydzień, każda środa jest inna tematyka. Jest Izajasz, pierwsza, druga, nauki w przypowieści Salomona, trzeci, zasady wiary i czwarte, modlitwa w Biblii. I tak systematycznie co tydzień jest inne zagadnienie, kto inny prowadzi. I rozmowy są na ten temat. Ale nie to koniec. Drodzy, starszy zboru, jeden ze starszych, który uczestniczy zawsze na tym nabożeństwie, powiedzieli taką myśl poddał i zaakceptowaliśmy tą myśl wszyscy, że każdy każdorazowo dostaje jedną książkę po to, aby tydzień czasu miał, żeby tę książkę rozdał. Teraz jest Nadzieja na trudne czasy, ta książka, którą znacie, najnowsza, która jest książką roku też, którą rozdajemy i przed modlitewnym nabożeństwem, po pieśniach, które mamy, opowiadamy doświadczenia, kto rozdał, gdzie, jak, czy jakieś rozmowy były większe, dłuższe, czy nie. Drodzy, myślę, że to jest ciekawa propozycja i dla zboru skoczowskiego, żeby ta każdy tydzień, każda osoba dostała jedną książkę po to, aby ją rozdać i przekazać innym, rozmawiając przy okazji, jeśli tylko można. Trzecie, co chciałbym powiedzieć, to drodzy, to, że był pierwszy klub zdrowia w Jaworzu tydzień temu, znaczy poniedziałek. Chcę wam, braterstwo i goście, jeśli są tutaj dzisiaj, powiedzieć, że byłem bardzo taki, ciepło mi było, uradowany. Dlaczego? Dlatego, że nie spodziewałem się, bo od lutego był luty ostatni program, a później już nie było. Nie spodziewałem się, że ludzie oczekiwali. Przychodzili, mówili, proszę Państwa, jak my się cieszymy, że jesteśmy z urazem, że możemy do Was przyjść. Jak to dobrze, że możemy posłuchać znów, porozmawiać, wziąć literaturę. Poszli do stoliska, oczywiście tam reklamowaliśmy, zbrali literatury sporo różnej. Drodzy, tak sobie pomyślałem, jak ci ludzie chętnie chcą słuchać. Jak ludzie są chętni na spotkanie. Nieraz sobie pomyślałem o niektórych miejscach, gdzie chęci do spotkania wśród adwentowego ludu nie za bardzo się zauważa. I dlatego też, drodzy, jeśli nic się nie wydarzy, no to teraz w październiku będzie kolejny klub zdrowia i myślę, że tutaj braterstwo Wrońscy pomyślą o miejscu, gdzie by można uruchomić już ten klub w Chybiu. Również w Bielsku rozmawiałem, no są powiedzmy na etapie przemyślenia. No, to już jest coś. No i inne jeszcze kluby, które tutaj w Skoczowie, to brat Andrzej po powrocie z tych
z tego miejsca uzdrawiającego, bo pojechał na jakieś czasy zdrowotne, będzie też chciał odnaleźć miejsce, bo szkoła raczej odpadła już nam. Już powiedzieli, że w szkole nie będzie możliwe kontaktu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, braterstwo, że to są okazje, w których możemy powiedzieć sobie i tym ludziom, że nadszedł czas, nie nadchodzi, nadszedł czas największego zwiedzenia, jakie obejmie nie tylko Skoczów Bielsku, ale cały świat, chrześcijański, niechrześcijański. A nazwałem to rozważanie Obudź się teraz, a wyjąłem tą część zdania z czasopisma Time, gdzie w artykule na temat religii świata jest takie zdanie. Obudź się teraz, bo inaczej obudzisz się w czasie drugiego zmartwychwstania. Tak sobie pomyślałem, nie znam tego autora, tak sobie pomyślałem, może to był adwentysta, no bo pisze o drugim zmartwychwstaniu. Chociaż niekoniecznie musiał to by być adwentysta. Obudź się teraz, bo inaczej, powtarzam, obudzisz się w czasie drugiego zmartwychwstania. Jaka jest nauka o zmartwychwstaniu pierwszym, drugim? Musimy sobie wstęp zrobić. A więc znacie te teksty. Ja nie będę całych czytał fragmentów, tylko niektóre myśli, bo je znacie. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. A podaję dlatego, bo widzę, że nagrywa, to podaję teksty, bo ktoś nie musi znać na pamięć tekstów i nie wie, co, gdzie napisane, dlatego podaję. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział 4, wiersz 13 do 17, a tam wybiorę tylko słowa. Na podstawie słowa Pana mówimy, że aż do przyjścia nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my żywi razem. Będziemy zabrani w powietrze na obłoki, a z Panem będziemy zawsze. A zatem pierwsze zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie sprawiedliwych przy przyjściu Jezusa Chrystusa. Wiąże się to oczywiście z powrotem Jezusa Chrystusa. Jan dodaje w Księdze Objawienia, mając objawienie pańskie, w 20 rozdziale, wierszu 6. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo nad nim już śmierć nie ma mocy. W pierwszym zmartwychwstaniu. Czasopismo Time ostrzega, autor w tym czasopiśmie ostrzega, mówi, obudź się, bo się w drugim obudzisz. A w drugim to już nie ma zmartwychwstania, już nie ma życia wiecznego. W pierwszym, dlatego ci są szczęśliwi, którzy będą w pierwszym zmartwychwstaniu, ewentualnie dożyją przyjścia, bo jeśli Jezus przyjdzie już wkrótce, to wielu dożyje przyjścia, również z tych, którzy tu są obecni na tym miejscu. Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wiersze znacie, 30 i 31. Nawiązuje to do tego pierwszego zmartwychwstania, które będzie przy przyjściu Jezusa. I co jest napisane? Ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, biadać będą wszystkie plemiona i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, zgromadzą wybranych z czterech stron świata, z jednego aż po drugi. Braterstwo, łatwe jest dla Europejczyków, dla chrześcijan Europejczyków, dla Ameryki, dla chrześcijan. Ale co zrobić z krajami muzułmańskimi, hinduistycznymi, buddyjskimi? Co zrobić z tymi krajami? Przecież to są miliardy ludzi. Myślę, że częściowa odpowiedź będzie dzisiaj na tym miejscu, bowiem największe zwiedzenie, jakie jest przed nami, czy już następuje powoli, ono dotyczy nie tylko chrześcijan, ale dotyczy też tego świata pozachrześcijańskiego. Bowiem nie tylko chrześcijanie oczekują na przyjście Jezusa. Inaczej precyzują, ale oczekują również Żydzi na Mesjasza. Hinduiści, buddyści, muzułmanie, wszyscy oczekują zjawienia się nadnaturalnej postaci, która będzie wybawicielem. Wszyscy oczekują. Ma się pojawić w okresie największej trudności i przynieść światu pokój i szczęście. Tak myślą chrześcijanie i tak myślą te,
denominacje potężne pozachrześcijańskie. Nadzieja pojawienia się Wybawiciela wystawi cały świat na zwiedzenie szatana. I to wyraźnie chcę powiedzieć. Na zwiedzenie szatana. Ellen White pisała w Wielkim Boju. Szatan ukaże się jako Chrystus i tu będzie zwiedzenie, o czym za chwilę jeszcze. Szatan ukaże się jako Chrystus, w różnych częściach świata pojawi się majestatyczna postać przypominająca Syna Bożego. Takie zwiedzenie oszuka chrześcijan, muzułman, Żydów, hinduistów i wielu innych. Tekst Pisma Świętego, proszę bardzo, Mateusz 24-23. Gdyby wam wtedy kto powiedział o to Chrystus tam albo tam, co jest napisane, nie wierzcie. Bo przyjście Chrystusa będzie na całym świecie, a przyjście szatana będzie w miejscach wybranych. To jest ta różnica, ale skąd wiemy, że tam gdzieś na Filipinach, powiedzmy, przyszedł jakoby Jezus i będą krzyczeć, Jezus przyszedł i tak dalej, co nie jest prawda, u nas go nie ma. Zwiedzenie, ale posłuchajcie, co będzie dalej. W Talmudzie na temat przyjścia Mesjasza, więc tutaj dzieło żydowskie, czytamy. Wierzymy mocno w przyjście Mesjasza. Codziennie mamy tę nadzieję. Przyjdzie, aby wybawić swój lud i zapoczątkować tysiąclecie pokoju na ziemi. Takie słowa są w Talmudzie. Muzułmanie z kolei wierzą w boskiego odnowiciela wiary, łącząc to też z przyjściem jakoby Chrystusa. W Koranie jest napisane tak. 12 z linii imamów Mahdi ma rozpocząć tysiąclecie pokoju na zakończenie rządów Antychrysta. Zobaczcie, jakie to jest bliskie. Bliskie adwentowej prawdzie, aczkolwiek oni w tym pierwszym spotkaniu będą cześć oddawać. Na koniec Chrystus stąpi na ziemię w walce i zniszczy Antychrysta. Według wierzeń hinduistycznych Bóg Wisznu przyjmie postać człowieka. Najważniejszy będzie, kiedy wcieli się w postać Kalki, który zjawi się na obłokach w białym koniu, na białym koniu z ognistym mieczem. Patrzcie, jakby w objawienia wziąć tekst. Zniszczy wszystkich, którzy czynią zło i rozpocznie tysiąclecie pokoju na ziemi. Te oczekiwania podobne są przecież do chrześcijańskich oczekiwań, do nadziei mesjanistycznej. Czytamy w Ewangelii Mateusza 24, powstaną fałszywi mesjasze. Prorocy fałszywi, czyni będą cuda, ile można zwieść i wybranych. Fałszywi mesjasze. A zatem wielu już było, tylko w formie takiej ludzkiej, takiej cielesnej jak my może, podobnej do nas, prawda? Jeśli chodzi o fizjonomię, ale no za dużo nie zwiedli, chociaż zwodzili tysiące ludzi. Wspomnijmy Jana Lejbena z Westfalii w XVI wieku, w XVII w Anglii, w Rosji, w XVI, w XIX w Chinach, w Ameryce. Wiele takich postaci przyszło, które powiedziały, że są Chrystusem i chodźcie za nami. Tam grupy nieduże powołane zostały. Dlaczego? No bo to było tylko tam na tym terenie tego kraju skończyło się. Wszystkie religie, czy chrześcijańskie, czy poza, mają wspólny cel. Oczekiwać ukazania się jakiejś nadzwyczajnej osoby, postaci, która ma zapoczątkować erę pokoju. Kiedy przeczytam za chwilę tekst z Wielkiego Boju, podprzedzę go objawieniem 12 rozdział. I wiersz w 12 rozdziale, wiersz 12. Weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada na ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. Mamy tutaj obraz buntu, wyrzucenia szatana z nieba i tak dalej, ale posłuchajcie, co Ellen White pisał na ten temat. Cytat ten odnosi się też do dni ostatecznych. Straszne będzie to wydarzenie, które spowoduje krzyk ludzi w kierunku nieba. W
czasie ucisku szatańskie dzieło zniszczenia osiągnie swój punkt kulminacyjny. Daniel prorok w 12 rozdziale pisał takie słowa, już przeczytam tylko jeden wiersz Daniela, 12 rozdział, znacie ten tekst, ale muszę go przeczytać. W tym czasie, pierwszy wiersz, w tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do czasu owego. W owym czasie wybawiony będzie lud mój. Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota, to jest bardzo ważne. Każdy, który został wpisany do Księgi Żywota, za chwilę do tego wrócę, bo jeszcze kilka słów na temat tego odstępstwa. Większość religii oczekuje pojawienia się Mesjasza czy jakiegoś Wybawiciela w czasie właśnie tego największego kryzysu, a w nim wchodzimy, bo nie tylko zdrowotny, ekonomiczny będzie, polityczny itd. itp. Po drugie, inne kazanie, gdybym miał na tym miejscu, to bym przeczytał, co rzymskokatolicy pisarze piszą na ten temat. Oni są niektórzy zgodni z tymi myślami. W drugim liście do Koryntian odpowiedź jest, czy to jest możliwe, aby szatan przybrał postać Jezusa? Posłuchajcie, drugi list do Koryntian, albo przypomnijcie sobie, bo go znacie, i tam rozdział 11, a czytam dlatego, że są ludzie, którzy może nie znają tak Biblii jak wy. Czy 11 rozdział, wiersz 14. Nie dziw się, wszak szatan przybrać może postać anioła światłości. On może przybrać postać również Chrystusa. I dlatego wśród wielkiego zamieszania szatan ukaże się w różnych częściach świata. Dlatego jedni tu, drugi tu i mówi, nie wierzcie. Przyjdzie jako majestatyczna istota. Dla świata muzułmańskiego będzie to Mahdi. Dla hinduizmu Kalki. Żydzi rozpoznają, że to chyba Mesjasz. Buddyści ujrzą Maitreya, przychodzącego, aby błogosławić lud. Chrześcijanie zawołają: Chrystus, Chrystus idzie. Wszystkie, podkreślę raz jeszcze, bo jest to cytat, wszystkie grupy będą oszukane, gdyż szatan w przybranej postaci Chrystusa wypowie prawdy Słowa Bożego, będzie uzdrawiał, dokona wielu cudów. Pewien, muszę sobie wziąć pewną kartkę, jeszcze jedną, gdzie jest dodatek. Szatan udawać będzie Chrystusa, przybierając jego postać. Pojawi się w sposób w dniach ostatecznych, by ludzie uwierzyli, że jest powracającym Chrystusa. Świat będzie wołał: Chrystus przyszedł, Chrystus przyszedł. To jest cytat z wydarzenia czasu końca. Ludzie złożą mu hołd, padając na kolana, on będzie ich błogosławił. Uzdrowi chorych, których wpędził w choroby. To jest bardzo ważne, bo on może wpędzić chorobę i uzdrowić tych ludzi. Szatan dzięki zwodniczym środkom dokonywać będzie cudów wyglądających jak prawdziwe. Ale Bóg w tym czasie wyda wyrok na ludzi, którzy połączą się w wywyższeniu szatana. Jaki wyrok Boży? Objawienie świętego Jana 18:8. Objawienie 18:8. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi: śmierć, boleść, głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który go sądził. Przyjdą plagi. Plagi na tych, którzy nie wybrali prawdy, ale o tym za moment będę mówił. Szatan powie, wiecie, kiedy się zorientują chrześcijanie niektórzy, może i wśród pozachrześcijańskich związkach, kiedy szatan powie takie słowa: to ja zmieniłem sobotę na niedzielę i macie ten dzień święty, boski czcić. Ale to będzie za późno. Bo już będą plagi, nie będzie czasu już łaski. Bo wtedy, kiedy rozpoczną się plagi, nie ma pośrednika w niebie. Przygotowuje się w przeciągu, jak Ellen White pisała, świątynię niebiańską, aby przyjść na ziemię. I nawet gdybym ja, powiedzmy, pokłonił się szatanowi, ale zorientował się wtedy, że to nie mam szans zbawienia. Bo moja modlitwa już nie dochodzi do Ojca, bo nie ma pośrednika.
niebezpieczeństwo, świat zwiedzony. Dlatego obudź się była myśl powiedziana. Przecież mamy przykłady, już podałem niektóre, a tysiące ludzi poszło za tym Munem, Sangmun, który podawał się za Chrystusa, ale oczywiście zorientowali się później, no część oczywiście źle skończyła. Dlatego szatan w świecie muzułmańskim, czy w świecie hinduistycznym, czy w świecie chrześcijańskim będzie przyoblekał nie tylko postać, przyobleczy postać jeszcze Jezusa, ale też czynił to, co Jezus czynił na tej ziemi. Ponieważ świat cierpieć będzie i cierpi z powodu okropnego ucisku, szatan w przybranej postaci Chrystusa powie niechrześcijanom, że wszyscy powinni święcić ten sam dzień, niedzielę, bo to położy kres tym nieszczęściom. Inne kazanie może kiedyś powiem o tym, jak to jest sprecyzowane dokładnie. Położy kres nieszczęściom, gdy będą wszyscy niedzielę święcić. Miliardy na świecie, szukając sposobu zakończenia wojen, trzęsienia ziemi, mordów, gwałtów, usłuchają oczekiwanego Wybawiciela, zgodzą się na czczenie niedzieli, w ten sposób przyjmą piątno zwierzęcia. Czy myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Kiedy byłem jakiś czas temu oczywiście w krajach arabskich, a szczególnie wśród muzułman, to ja widziałem, oni niedzielę, piątek mają, ale niedzielę zachowują też jako dzień Matki Jezusa i Jezusa, którego uznają za jednego z proroków. Dla nich nie będzie to problemem. Daleko wschodnie? Proszę bardzo, oni czczą niedzielę jako słońce, jako bogat słońce. Nie ma problemu żadnego, żeby to przyjęli. Obecny świat przygotowuje się do tego, bowiem dla niego wybawcą będzie powracająca istota bez względu na imię, czy to Mesjasz, czy to Mahdi, czy to Kalki. W tym wielkim kryzysie i ucisku cały świat będzie się modlił i dziękował za tego wybawcę. Szatan będzie posługiwał się różnymi kłamstwami. Ukaże się jako ten, który przyniósł teraz światu pokój i teraz już pokój nastanie. Czy będzie pokój? Nie. Pamiętacie z zapisów w gazecie czy z jakichś informacji w mediach? W 1986 roku Watykan zwołał 150 przywódców największych religii świata, modlili się przez jakiś czas o pokój na świecie. Czy on jest pokój na świecie? Nie ma, bo to nie szatan spowoduje pokój, ani nie ludzie, tylko Chrystus przychodzący. Ale jest pytanie. Pytanie bardzo ważne. Czy wszystkich zwiedzie? Posłuchajcie odpowiedzi pierwszej. Koronowane głowy, prezydenci, przywódcy narodów, przywódcy religijni pochylą się do fałszywych teorii i fałszywego Chrystusa. Ale czy wszystkich zwiedzie? Ellen White pisała. Aniołowie będą przy boku świętych, aby nie byli zwiedzeni. Czyli nie wszystkich. Będą ludzie święci. Ja nie wiem, którego dnia to nastąpi, ale na pewno nie za długo. Jaka wtedy grupa ludzi będzie zwiedziona? Tych, których imiona nie są napisane w Księgach Żywota, to już mieliśmy, ale drugi list do Tesaloniczan przeczytam, jako że być może wy pamiętacie te teksty, ale dajmy tym, którzy nie znają Pisma na tyle, aby poznali też tę treść. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. I w rozdziale drugim wierszu, trochę szybciej czytam, żeby nie przeciągać tak za długo, jak niektórzy mają to w zwyczaju. Drugi list do Tesaloniczan 2:8-10. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem u swoich, zniweczy blaskiem przyjścia. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana wielką mocą wśród znaków rzekomych cudów. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. I teraz. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która miała ich zbawić. Oto ci będą oszukani, którzy nie przyjęli miłości prawdy. W ogóle prawdy, objawienia o zbawieniu w Jezusie, o tym, czy
pieśń dzisiaj była śpiewana, co w szkole sobotniej też mówiliśmy. Nie przyjęli miłości prawdy. Nie badali Słowa Bożego. Ba, niektórzy może badali. Ba, może niektórzy słuchali. Ale trzeciego nie było. Pamiętacie objawienie 1:3. Błogosławieni, którzy czytają, słuchają i zachowują, co jest napisane w tej księdze. Trzy zagadnienia. Oni tego nie zrobili. Lecz ci, którzy badają, którzy czytają, którzy słuchają i zachowują, mają obietnicę, którą Bóg skierował nie tylko do zboru, nie tylko do zboru w Efezie, ale też do pierwszego zboru apostolskiego i poapostolskiego, ale i do nas. Objawienie, 2:10. Nie lękaj się cierpień, które przyjdą na ciebie, bo diabeł wtrąci niektórych do więzienia, abyście byli poddani próby, będziecie udręczeni przez 10 dni. I teraz, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę. Czemu mam być wierny? Objawieniu Pańskiemu, którym Chrystus jest wyrysowany, Bóg, Jego miłość. Ellen White pisała: ci, którzy umiłowali prawdę, zostaną ustrzeżeni przed tymi zwiedzeniami, jakie przyjdą na świat. Dlatego, drodzy, cóż nam pozostaje? Wyrazić wdzięczność Bogu za odkrycie tej tajemnicy, bowiem Pan Jezus, gdy przychodzimy do Niego, On nas ostrzega, przedstawia pewne prawdy, że zanim On powróci, przyjdzie szatan w postaci Jego i zwiedzie cały niemalże świat, tylko tych, którzy umiłowali prawdę, zostaną oni. Bóg podaje te słowa, bo chce, abyśmy byli zbawieni. Znacie ten tekst, ale go przeczytam z Izajasza, rozdziału 49, gdzie Bóg opiekuje się swoimi dziećmi, a tam wiersz 16, 49 rozdziału napisano: to na dłoniach wyrysowałem cię, a mury twoje zawsze przed moimi oczyma. Bo Bóg nas wyrysował, was i wielu innych, którzy przychodzą, z którymi macie wy kontakt, ja mam kontakt również, czy to tutaj w tej przychodni, czy idąc tak po domach z literaturą, czy rozmawiając z kimś, dając komuś literaturę, no można by opowiadać tą misję. Wielu z nich przyjmie Ewangelię. Niektórzy nie, wyśmieją się. Powiedzą tak, jak to powiedział brat Łukasz słusznie. A co wy wierzycie, że przyjdzie jakiś tam Jezus? Nieprawda. To świat stworzony itd. itp. Jezus przychodzi, ale najpierw przyjdzie odstępstwo. Choć nie znamy dnia i godziny powrotu Jezusa. Powiada: podnoście głowy do góry. Spójrzcie w górę. Nadchodzi dzień, kiedy po tym strasznym zwiedzeniu Chrystus pojawi się z wielką mocą na całej kuli ziemskiej. Zobaczą Go w towarzystwie tych miliardów aniołów. Lud, który słuchał, będzie słów nieba i w nich słów Jezusa, pozna głos Jezusa. Cały świat zwiedziony, jeżeli jedynie garstka Jego wybawionych zostanie uratowana. W ostatnim tekście, który chcę przeczytać w dzisiejszym rozważaniu z Ewangelii Łukasza, jest to tekst, który znacie, ale przeczytam w rozdziale 21. A tam w wierszu 28 czytam słowa następujące. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie Pańskie. Podnieście głowę do góry, bo Chrystus w uwielbionym na wieki ciele swoim wielbić będzie tych, którzy przyjdą i razem przed odbicze Ojca przyjdą, aby uwielbić Ojca Niebiańskiego. Nasz Zbawca będzie miał rany na rękach. On zaprasza,
dzisiaj przyłączmy się do Niego, bo jedynie moc Boża chroni ludzi przed całkowitym odstępstwem, które szatan wprowadzi na ten świat. Papugi nauczyły się dwóch słów. Jezus przyjdzie. One nam przypominają, że Jezus wkrótce przyjdzie, ale czy dożyjemy tego odstępstwa? Nie wiem. Tego strasznego zwiedzenia, jakie nawiedza świat, nawiedzi. Nie wiem. Ale pamiętajmy, najpierw przyjdzie szatan. Upozoruje przyjście. I prawie cały świat się pokłona. Dlatego rozumiemy te słowa, a małą garstkę upodobało mi się zbawić. Że tych ludzi będzie niedużo, którzy umiłowali prawdę. Jeśli miłujemy prawdę, badajmy Pismo, słuchajmy Pismo i zachowujmy, co napisane, a Bóg niechaj nas prowadzi, rodziny nasze i wielu innych, do Królestwa Zbawionych. Amen. Tak jak siedzicie, skłońcie głowy. Dziękuję Ci, Ojcze Niebiański, za Twoje słowo. Za tą tajemnicę, którą nam objawiasz kolejny raz, bo być może o niej wiemy, ale nieraz w ferrorze naszych zmagań, problemów, trosk zapominamy. Ojcze, ratuj nas i nasze rodziny. Ratuj Twoje dzieci. Tyś przecież umiłował, jak dziś czytaliśmy w szkole sobotniej. Wszędzie napisane Bóg jest miłością. Dlatego też, Boże, chroń nas, nasze rodziny, idące drogą Twoją, jeszcze nie idące, te, które gdzieś tam jeszcze zastanawiają się, co zrobić. Boże, pokaż im ten czas, że to już jest czas, aby nie zastanawiali się, ale odwrócili się w kierunku Twoim i poszli za Tobą i za wzorem Jezusa Chrystusa. Błogosław chorych, Boże, których mamy w różnych zborach, również i w tym zborze są. Starsi, a niekoniecznie starsi, są i młodzi. Boże, odwiedziłem ludzi, którzy są ciężko chorzy na raka ostatnio. Panie, zlituj się nad nimi w różnych zborach tego okręgu. Zmiłuj się i daj im pomoc. Bądź dla nich lekarzem. Niechaj słyszą słowa, nie bój się, bo jestem z Tobą. Błogosław dzieci i młodzież. Przyoblec ich w moc, wiary. A jeśli nieraz, Boże, brakuje nam wiary za Łukaszem, który zapisał słowa apostolskie, wołamy, przydaj nam wiary, abyśmy byli zwycięzcami z Tobą na wieki w Królestwie Zbawionych. A łaska Jezusa, naszego Pana, i miłość Ojca i społeczność Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Amen.